Franek, 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 gdzie ty jesteś? O, cześć Franek, co tam słychać? O, cześć Dominika, co tam słychać? Jak tam? Jak tam się spało i w ogóle? O, super, spędzam sobie czas z Frankiem. Franek, Franek, czy ona ci robi jakąś krzywdę? Powiedz mi szczerze, czy ona ci robi krzywdę? Nie? Okej, no dobra. Dobra. Nie, nie karmiłam go, bo jest napisane, proszę nie karmić. Dobra, okej. Ja nic nie mówię. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zipek i witam w kolejnym odcinku ze Skyblocka, czyli najfajniejszego świata Skyblocka wszechczasów po prostu. To jest najlepsza wyspa wszechczasów. Zobaczcie tylko na to, co my wybudowaliśmy. To jest piękne, Dominika. No, zobaczcie na nasz dom. Tyle czasu poświęciliśmy, żeby go budować. Jeszcze ja dodam od siebie, ile ja musiałam się nakopać. To jest piękne, Dominika, to jest piękne. To jest przepiękny dom. O Boże, popatrzcie na to. Ale dobra, zanim pokażemy, patrzcie na to. Jest nasz generator kobla, ponieważ słuchajcie, teraz możemy budować. Patrzcie na to. Dominika schodzi sobie tutaj, w to. A ja wchodzę w to i patrzcie na to. Patrz, Dominika, dawaj, pokażemy im, jak to działa. Dominika, dawaj, bierz. Czemu kilofa nie masz w ręce? Mam siekierę, bo zbierałam drzewo. A, no to nic nie pokażemy w ten sposób. I jak widzicie, generator kobla wygląda w ten sposób, a tutaj mamy farmę, która działa perfekcyjnie po prostu. Jak widzicie, mamy meloniki, które już jemy. Pokażmy, co tu się znajduje. Właśnie, a propos, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak nasz dom powinien się nazywać. Może wymyślicie jakąś fajną nazwę dla naszego domku, a my wchodzimy już do środka. Lecimy na górę i... O, ale szybkie to było. I jak widzicie, tutaj znajduje się moje łóżko, tu się znajduje łóżko Dominiki. Niestety teraz jeszcze nie ma nocy, więc nie pójdziemy spać. No właśnie, wszystko jest podpisane, wszystko jest idealnie. A tutaj, jak widzicie, znajdują się dwie skrzynki. Jedna łapka w górę, a druga to subskrypcja. W jednej z tych skrzynek znajduje się pochodnia i teraz waszym zadaniem jest, żebyście zgadli w której. Jeżeli uważacie, że w łapce w górę, to naciśnijcie łapkę w górę, a jeżeli uważacie, że w subskrypcji, to naciśnijcie suba i dzwonek na kanale. I uwaga, chwila prawdy, w której się znajduje pochodnia? Jak to by się wydaje, Dominika, bo ty też nie wiesz, w której się może znajdować? Nie wiem. Co nie byś dała? To beze mnie. Co byś dała, łapka w górę czy subskrypcję? Suba byś dała? Dobra, sprawdzamy suba. Uwaga, 3, 2, 1. Puste! Ławce w górę było! Słuchajcie, osoby, które nacisnęły łapkę w górę, gratulacje, wygraliście. A osoby, które nacisnęły subskrypcję, no niestety nie udało wam się w tym odcinku. Może w następnym wam się uda, ale w zamian za to możecie i tak dać łapkę w górę. O, tyle. Zobaczcie, co mamy jeszcze na górze. Tutaj, Dominika, chodź, pokażemy, co my tu mamy, bo mamy... Patrzcie na to. To jest piękne miejsce, bo to jest strzelnica, którą będziemy strzelać kiedyś tam. Może w potwory. Jak jeszcze zbudujemy kolejne piętro, to będzie fajnie, bo będzie można strzelać w potwory. Właśnie, właśnie, więc jeszcze się rozbudowujemy, spokojnie, to nie jest koniec. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wiele osób pisało komentarze o tym, żebyśmy się zaczęli budować dookoła wyspy, czy coś takiego. Teraz zobaczcie, tu jest ten komentarz od tej osoby, która napisała to i prosiła, żebyśmy budowali się w którąś tam stronę. Dominika, tylko nie wiem, w którą stronę my powinniśmy się budować. Rzekomo mamy znaleźć jakąś wyspę. Gdzieś w tamtą próbowała, tam. Gdzie, ale tam? Nie. Za portal? Gdzieś w tę stronę na pewno. Za portal. No dobra, to spróbujemy się budować za portal. Czekaj, chwilę. I co, tam powinniśmy znaleźć jakąś wyspę czy coś takiego? Nie wiem, czy to prawda. Zobaczymy. Wszystko mamy przygotowane generalnie. A, nie wziąłem strzał. Wracam po materiał. Wracam po strzały. Leć po materiał, a ja wracam z tobą, bo i tak muszę wziąć strzały. Jeszcze będziemy musieli przenieść w ogóle ze skrzynek stamtąd do domku. Bo w domku, słuchajcie... O, gdzie są strzały? Halo, tu są strzały. O, super. Tyle. Strzały są tam, gdzie potwory. No, jeden z tak mi wystarczy, myślę. Dominika, dawaj, idziemy ku przygodzie. Podobno ma być wyspa. I lecimy, budujemy się, zobaczymy, czy coś znajdziemy. Jak myślisz, jak daleko musimy się budować i czy w ogóle to jest prawda? Czy możemy zaufać na pewno widzom? To jest prawda, że coś jest w tą stronę? Pewnie, że możemy. Ewentualnie ta osoba, która nas oszukała, odnajdę cię w komentarzach. Ale nie wiemy, w którą stronę przecież. Napisali, że którąś stronę mamy. Że niby w którąś stronę, ale nie napisał dokładnie w którą. Nie wiem, dlaczego napisaliście tak. Napiszcie w komentarzach następnym razem dokładnie w którą stronę. Jak możemy daleko lecieć? Może staka i tyle. Staka i tyle. Daleko jesteśmy? Chodź, wracamy, zobaczymy, czy jesteśmy bardzo daleko. O Jezu, jaki długi jest ten most w ogóle. Oszukali nas! Ale jeszcze nie widać żadnej wyspy. Oszustwo! Którą stronę powinniśmy zbudować? Jak to się wydaje? Sadu, czy może od potworu? Nie wiem, może zrobimy wyliczankę jakoś? Albo mam pomysł. Czekaj, chodź do lajka i suba. Albo czekaj, może kurczak nam powie. Kurczak! Nuggets! Kurczak, złota raka. O, jest nuggets! O, jest mały kurczaczek! Co? Co tu robi? Miałam ci powiedzieć, rozbiłam jajko i zrobił się mały. Co ty mówisz? Nuggets! Jesteś ojcem!
Ale jak ty to zrobiłeś? Ojcem i mamą jednocześnie. Właśnie, jak ty to zrobiłeś, Nuggets? Dobra, Dominika, teraz pytanie. Jak my nazwiemy w ogóle malutkiego? Nuggets, jak twój syn się nazywa? Albo córka, albo nie wiem co. A, nie ma jeszcze. Dobra, to my mu coś wymyślimy dzisiaj, dobra? Hot Wings. To po... No! Nie, uciekł. Gdzie ty uciekasz, Nuggets? Co jest z tobą? Wracaj. Dobra. Usłyszał Hot Wings i chciał... Ej, zaraz! Teraz nie wiemy, który to jest Hot Wings, a który to Nuggets! Oba są duże, dobra! Idziemy stąd. Idziemy stąd i budujemy. A, właśnie. Miałem spytać. W którą stronę mamy budować? Mob Grinder? Okej, okay, dobra. Nie wiem, Nuggets powiedział, że Mob Grinder. Dzięki, na razie. To co, lecimy w stronę tego Mob Grindera, skoro tak? O, tutaj jak widzicie, zbudowaliśmy takie coś, żeby, słuchajcie, moby, które przeżywają... Wychodziły. Właśnie, żeby nie wychodziły. Okej, okay, zabuduj to z powrotem. Dobra. Żartowałem, już cię wypuszczam. Chodź. Chodź, Dominika, i idziemy tędy. Musimy okrążyć. Nie było tak ostatnim razem, bo przyszłam tutaj zbierać różne rzeczy i creeper na mnie spadł i wybuchł. No właśnie, właśnie, dlatego musieliśmy się odgrodzić troszeczkę. Dobra, nie wiem, ile staków możemy wykorzystać, Dominika. Jak ci się wydaje? Nie wiem, dużo, nie dużo robimy. Czegoś fajnego. Ale no, jeżeli niczego nie zobaczymy, to co wtedy? A ile masz do wykorzystania? No jeszcze mam 4 staki, albo 5 nawet. Mnóstwo mam. Z każdej strony wyspy musimy pójść chyba, tak się wydaje. Co? Co? Buduj. Co? Ja nic nie widzę. Ale ja nic nie widzę. Nie widzisz wyspy? Nie. Jest noc w ogóle. Dominika, jest noc. Wracamy szybko. Potwory przecież będą się tutaj spawnować zaraz. A tam jest wyspa. Szybko, wracaj, Dominika. Szybko, musimy iść spać. Mam tylko chleb. Dobra, idziemy spać szybko i lecimy w poszukiwania. Co ty tam widziałaś, że niby wyspę? No, mówię ci, była wyspa. Okej, idę zobaczyć. Gdzie jest no ta wyspa? Patrz, nie ma żadnej. Wyspę. Co ty widzisz? Jak ty to widzisz? Ty kłam, co ty? No nie kłamie, naprawdę nie ma, Dominika! No chodź do mnie, to zobaczysz. Chodź do mnie do pokoju. I zobacz, i co? Gdzie tu widzisz wyspę? Opa, u ciebie jej nie widać. No, i a co? U mnie widać. I ja, że niby kłamie? A u mnie widać tę wyspę. Ja, że nie, jeszcze ludzi nakłaniasz do tego, żeby mówili. Skoro widać u Dominiki, to znaczy, że idziemy w tamtą stronę. Lecimy. O nie. Nie zrobimy ci tego. O nie, Dominika, no! Dobra, ja już nic ze sobą nie biorę, bo jej. No, tak chodź ze mną, chodź ze mną. Jest wyspa! Widzę wyspę! Chodź! Szybko, zanim Dominika przyjdzie. Szybko! Wow, ej, ona jest jakoś wyżej niż mi się wydawało. Co to? To jest choinka? Rzeczywiście to jest choinka. Będziemy mieli choinkę, jeżeli spadnie sadzonka, ale super. Będziemy mieli choinkę, tylko po co jest choinka? Nie rozumiem. Tam jest. Rzeczywiście jest jakaś skrzynka. Okej. Okay. Idziemy do skrzynki. I co to jest w ogóle? To jest... Ej, to jest śnieg, Dominika. To jest śnieg. Wow. Śnieg da się łopatą zbierać. Patrz, mamy śnieg. Będziemy mogli się rzucać śnieżkami. Ale super. I jest dirt. Jest kolejny kawałek dirta. Dobra, to co? Otwieramy skrzynkę. Yeah, co to? Co? Lazuret, biblioteka. Mamy enchanting table. Ale nie mamy levela żadnego. Dobra, ej, dobra, zetnij. No to daj mi, to mi pozwól! O, jest, mam. Mam dwie sadzonki. O, super, no to mamy wszystko, co... Jest. Czy to jest iron? Czy my mamy żelazo? Pod śniegową wyspą jest żelazo. Ej, dziękuję tej osobie, która napisała w komentarzu, żebyśmy tutaj przyszli. Tylko, że jest problem, bo jak my mamy to zebrać? Buduj pod spodem. No nie da się. Nie da się niżej. Nie? No, a jak? Chyba, że... Nie, no musimy wrócić po wodę. Dobra, wracam po wodę. Dobra, czyli potrzebujemy wiaderka najpierw. Weź, Dominiko, wiaderko. Tutaj powrzucamy, tutaj do mobów. Wrzucę to. Jezu, ile tego jest tutaj. Drewno, mamy nowe drewno. I mamy enchanting table. Ale super, będziemy mieli enchant, Dominika. Będziemy mieli tyle itemów. Takich kozackich będziemy kozakami. Ej, maksymalnymi. Od razu jedną choinkę. Franek! O, gdzie jest Franek? Gdzie jest Franek? Nie, trzeba rozwalić pochodnie wszystkie, żeby się znowu zespawnował. Robimy ciemnie i spróbujemy tam wrzucić znowu zombiaka. Ale mi jest przykro. Dobra, czekaj, masz jakieś jedzonko? Bardzo mało. Ej, tu nie jest aż tak ciemno, ale myślę, że wystarczy tak czy siak. Dobra, co my tam jeszcze potrzebujemy? A, wodę potrzebujemy, czyli w innych będzie wiaderko. Jest wiaderko. I lecimy, słuchajcie, rozwalić tego irona. A few moments later. Wychodzi na to, że wy naprawdę dobre komentarze dajecie. Zaraz zobaczymy. O nie! No to...
Przepraszam. Tak, nie wiedziałem, że ty tu stoisz. Czemu tu stanęłaś w ogóle? Przecież wiedziałeś, że zaraz to zrobię. No bo patrzyłaś. Gdzie patrzyłaś? No, no to jak patrzyłaś, to powinnaś wiedzieć, że zaraz to zrobię. Okej. Okay. 5, 6, 7, 8. Mamy 9 żelaza, Dominika. 9 żelaza. Teraz bardzo, bardzo uważnie, bo mam nie dość, że mam wiaderko, dobra, to jeszcze dodatkowo mam żelazo. Nie ma tam nic więcej? Nic. To wszystko. Idziemy! Dobra, wiaderko odkładam i żelazo, przepalamy od razu żelazo. O! Dobra, super. No zombiak się niestety jeszcze nie ten, więc w tym czasie mogę wziąć sobie jego pochodnie. Żelazo nam się robi, a ja teraz sprawdzę w komentarzach Dominika jeszcze jedną osobę, skoro tak. Zobaczcie, tutaj macie komentarz, teraz wam się wyświetla. 50 kratek od drugiego portalu w Netherze jest wyspa. Co to znaczy drugiego portalu w Netherze? 50 kratek od drugiego portalu w Netherze? Czekaj, 50 kratek, czyli 64-34, dobra. Wezmę na wszelki wypadek troszkę więcej, jakbyśmy potrzebowali się jakoś wrócić czy coś. Dobra, zostawmy wszystkie rzeczy. Dirt jest na pewno potrzebny. To wszystko pozostawiam, na razie tak jak jest. Wchodzimy do Netheru? No wchodzimy do Netheru, skoro tak. No zobaczymy, czy to prawda. Czy to chodzi o ten portal, co jest na dole? Dobra, wróciliśmy się jeszcze po mięsko zombiaczka, bo w sumie to nam się przyda. Mięso zombiaka i co tu jeszcze może być? Dobra, strzałę mam. Dobra, jeszcze jeden kill off na pewno się przyda na wszelki wypadek, bo 50 kratek to jest trochę daleko i możemy lecieć, więc ja czekam. Dobra, jesteśmy w Netherze i... Czekaj, co to znaczy? Czekaj, jeszcze raz muszę zobaczyć ten komentarz, o co chodziło. Od drugiego portalu mamy no, iść 50 kratek? He? Dominika, co to znaczy? Że w sensie, w którą stronę? Musisz postawić 50 w tamtą stronę. W tą? No, 50 kratek od tego. A skąd wiemy, że w tą stronę w sumie? A może nie w tą? Na którą? To by napisał, że w bok. Musi być prosto. Dobra, to jedziemy tędy. Spróbujmy. Czy wy to widzicie? O! Pigmeje! Są! Jest tam jakaś wyspa! Ej, ale sztos! Super! Fajnie, że... Okej, okay, dobra, lecimy! To jest twierdza? Z nami walczyć? Nie, to są pigmeje, pigmeje nie atakują. Chyba, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie wiem. Są strażnicy piekła, Dominika. Muszą mieć miecze, są strażnikami. Jakaś, ale my nie jesteśmy wrogami, my jesteśmy kumplami. Okej, kwarc jest, także kwarc. Co my tu mamy? To jest jakaś twierdza, okej. Czy to jest lawa? Mamy jeszcze więcej lawy! I tu też? Ale super! I co? No nie, nieskończoność nie, albo nie da się zrobić nieskończonego źródełka akurat lawy, z tego co wiem, ale będziemy mieli bardzo dużo lawy, żeby zrobić na przykład może nawet jeszcze jeden portal, tylko po co nam? Nie wiem. A co my tu mamy? Dobra, mamy jakieś skrzynki. O, i jakąś tabliczkę. Tabliczka. Co jest na tej tabliczce? Jeżeli tu jesteś... Idź na północ, znajdziesz... I pigmej, no idź sobie, znajdziesz wyspę, idź na północ, ale skąd? Odkąd mamy iść na północ? Jak to? Napiszcie ludzie w komentarzach, w którą stronę jest północ. Czy w tą, czyli dużej skrzynki na prawo, tu jest skrzynka na prawo jak coś, tu jest skrzynka na lewo, czy tam? Północ jest tam, naprawdę. Ale skąd wiesz? Skąd wiesz? Ale otwórz skrzynki. Otwórz skrzynki. Dobra, dawaj, wszyscy dobra, co my tu mamy? Skrzynka. Co my tu, co to jest, Dominika? Najpierw otwórzmy te wszystkie... złoto! Czy my mamy jeszcze więcej żelaza? I mamy jakieś siodło dla konia? O co chodzi? Okej, okay, mamy dużo rzeczy. Dawaj, otwieraj teraz tą skrzynkę. Co my tu mamy? Diamenty, Dominika, diamenty! Ile mamy diamenty! Co? 9 co? Diamentów! Mamy 9 diamentów, ale ej, super! Ej, co? Wiatrek, co? Wszystko zbierasz. No? My będziemy się teraz od razu budować na następną wyspę. Właśnie. Ej, my się dzielimy, czy co? Może lepiej zostawmy tutaj te rzeczy. I może wrócimy. Albo wróćmy, no. Wróćmy od razu. Dobra, mamy diamenty. A tutaj co jest? W tej ostatniej skrzynce. Co my tu mamy? Ile my mamy tutaj diamentów? O no kurde! Ja otwierałam wcześniej tą i tylko tą widziałam. A, ty tą widziałaś! Dlatego mówiłaś tak, o tych diamentach. Tylko tą. A, dobra, to patrz. A co... też były tylko diamenty. Zobacz co ja mam ze wszystkich rzeczy. Już mam tyle? Dobra, ale my mamy diamentów, teraz będziemy mogli z tych diamentów zbudować, zrobić wszystko. Zbroje, jesteśmy najbogatsi na świecie. Ale super, mamy 56 diamentów, Dominika! Jesteśmy bogaci! Dobra, wracamy. Wracamy. Właśnie, właśnie, tylko nie mogę spaść. 56 diamentów, przecież z tego się da zrobić chyba dwa całe sety diamentowe. Robimy sety, Dominika? Dawaj. Dobra, teraz pytanie, co my mamy zrobić z tymi diamentami? Czy my robimy zbroję, czy to głupie? Bo w sumie z drugiej strony tutaj możemy łatwo spaść. Jak spadniemy, możemy mieć problem. No. Ale a tak czy siak. Z sufranka wyrosły grzyby. Bo ja tam posadziłem grzyby. Felek spleśniał.
Ale wiesz co, mamy 35 irona. Czyli możemy zrobić coś fajnego. Patrz Dominika, co mam. Wykorzystałem cały iron. Wiesz co to jest? Kowadło. Kowadełko, dokładnie tak. I to kowadło będzie nam potrzebne. Dzięki niemu będziemy mogli ulepszać różne rzeczy, poprawiać ten, jak się tam zepsują czy coś. Mi się wydaje, że tutaj będzie taka zbrojownia może, zrobimy tutaj. Dobra, to będzie spoko. No to może tutaj gdzieś postaw. Jest, mamy! I co? Możemy tutaj zreperować i nazwać różne nasze rzeczy. Więc będziemy mogli podzielić się naszymi rzeczami, żeby nie, żebyśmy się nie mylili od teraz, co jest czyje. Kolejny on iron. Bardziej, jak będą diamentowe, to nie chcę, żebyś mi zabierał. Właśnie, dobra. To co? Robimy seta? Dobra. Zróbmy seta. Trudno. Zaszalejmy. Pierwszy set na Skyblocka ever. Dobra, weźmy. Musimy to zrobić. Musimy być pierwszymi osobami, które mają diaksowe zbroje. Więc ja robię. Ja robię seta. Chyba, że zrobimy jednego seta? A resztę zostawimy może? Możemy się podzielić. Ja chcę buty. Dobra. To ty masz buty. Ja co mam wziąć? Ja wezmę klatę. Ale mam klatę. Ale masz klatę, niezniszczalną. Chcesz spodnie czy czapkę? Dawaj czapkę. Czapkę? Na pewno będziesz śmiesznie wyglądała. O nie, to nie chcę z butami. Czapki, daj spodnie. Dobra, masz. Dziewczyna z czapką? Nie. Ja wezmę czapkę. Ja mam całą górę, a ty masz cały dół. I super. O, ale super wyglądam. Uważał na swoją mądrą górę. Dobra, napiszcie w komentarzach, czy mamy zrobić drugiego seta i czy mamy oboje mieć. Pokaż. Ale super, śmiesznie strasznie wyglądasz. I co my możemy jeszcze zrobić tutaj ciekawego? Mam pomysł, zróbmy teraz, skoro zdobyliśmy z książki i zdobyliśmy enchanting table, to co ty na to, żebyśmy zbudowali biblioteczkę? Gdzie ją budujemy? To jest pierwsza sprawa. W domu? Najważniejsza. W domu, tak. Zróbmy coś w domu. Lecimy, chodź. O, i na górę. Okej, i gdzie my możemy zrobić? Tutaj? Tutaj zrobimy ten enchanting? O, tutaj możemy zrobić. Pamiętajcie, dobra. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście nasze kulisy zbudowania, czy chcielibyście przyspieszone tak, jak do tej pory to było? Coś dodałabyś od siebie? Pochodnie, na pewno. No, pochodnie musimy tutaj... Na całe szczęście mam dwie. Ideolo. Ale mamy biblioteczkę, możemy ulepszać, tylko że nie mamy jeszcze expa, więc na następnym odcinku, obiecujemy wam, że skończymy ten generator tak, żeby moby nie umierały, czyli trzeba to podwyższyć o 1 czy 2 stopnie, myślę, czy coś takiego i one nie będą wtedy umierać, tylko będą tam siedzieć i my będziemy za krat po prostu je zabijać i zdobywać expa. Piszcie w komentarzach kolejne rzeczy, które powinniśmy zrobić na następnym odcinku, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku Skyblocka i my kończymy już na dzisiaj. Na razicho. Pa. Na razie, subskrypcja, pamiętajcie, łapka w górę oraz kod zipek w sklepie, jeżeli gracie w Fortnite. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!